Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczniemy sobie od małych zakupów. Parę dni temu zrobiłam zamówienie online, ponieważ po moim powrocie okazało się, że moja córeczka starsza ma za krótkie sukienki. Nie wiem, jak to się dzieje, słuchajcie, czy tylko ja tak mam, czy to jest taki okres, czy wy też tak macie, ale te dzieci rosną w zatrważającym tempie. Pamiętam, jak wczoraj rodziłam moje dzieci, a dzisiaj już moja starsza córeczka jest pełnoprawnym uczniem, bo miała ostatnie pasowanie. Ta sukienka była potrzebna, będzie też nam służyła na parę nadchodzących okazji, które będziemy mieć, ale przy okazji tych ubranek, tej sukienki, bo jeszcze tutaj parę rzeczy wzięłam, zamówiłam coś i trafiłam na to przypadkiem i stwierdziłam, że to rozwiąże wszystkie siostrzane spory. Ja wiem, że będziecie się ze mnie śmiać, ale mam nadzieję, że to mnie uratuje, bo nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak dużo sporów w ciągu dnia, w ciągu tygodnia i jakim mediatorem muszę być, żeby rozwiązać te wszystkie problemy i stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będzie kupienie tego, czyli turystycznego łóżeczka dla lalek z Smiki. To zamówienie w ogóle całe dzisiaj Wam pokażę ze Smyka. To jest takie łóżeczko turystyczne. Mam taki kosz Mojżesza, który w zasadzie mam od początku, kiedy mam dzieci. Ten kosz bardzo długo mi służył, rzeczywiście jest przydatny, bo można go postawić przy łóżku, kiedy karmimy piersią, żeby maluszek z nami spał. I po pewnym czasie, kiedy już nie był potrzebny, stanął jako dekoracja w pokoju jednej z moich córeczek i był, no może nie zbierał kosz, ale był takim koszem na pluszaki. Aż pewnego dnia jedna z moich córeczek zapytała się, czy może tam wsadzić swoją laleczkę i ją uśpić. No i wtedy się zaczęło. Od tego momentu moje córki się cały czas kłócą o ten kosz. Ten kosz jest taką kością niezgody, że ja oczywiście muszę rozwiązywać te spory, bo za każdym jest: mamo, dzisiaj ten kosz powinien być u mnie w pokoju, nie u mnie. I to są jakieś dyżury na ten kosz, ja już się naprawdę zgubiłam zupełnie, u kogo ten kosz powinien być. I dlatego postanowiłam, że takie łóżeczko może rozwiąże te wszystkie spory. Dajcie znać, czy wy w ogóle coś takiego macie. Fajnie się to przechowuje. Ja myślę, że to będzie łatwe do złożenia. Jak myślicie? Są takie części różne. Taki kojek, no. Bardzo ładnie to wygląda. Instalacje. I pomyślałam sobie, że jeżeli to łóżeczko będzie u jednej z moich córeczek, a u drugiej będzie ten kosz Mojżesza, albo że będą się wymieniały, to zawsze u którejś z nich będzie jakieś łóżko dla lalek. Do tego jest jeszcze kołderka. Aha, tutaj jest taka kołderka i poduszka, zabrakło mi słowa. Kołderka i poduszka, także będę to składać i dam Wam znać. I postanowiłam, że zrobię im taką niespodziankę. Może to pomoże. Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, dajcie znać, czy u Was też są takie siostrzane kłótnie o różne rzeczy, bo na przykład moje koleżanki dzieci się kłócą o jakiś papier albo łóżeczkę do jogurtu, także to różnie bywa. Dobrze, teraz sukieneczki. Wzięłam dwie, dla jednej i dla drugiej. To jest sukienka z wiewiórką. Bardzo mi się spodobała. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak ładnie jest to wszystko wykonane. Kolor granatowy, który ja uwielbiam na moich dzieciach. Kita wiewiórki jest cekinowa. Obszycie złotą nitką, więc wszystko to, co lubią dzieci najbardziej. Kwiatuszki. Do tego zobaczcie to wykonanie. Naprawdę uważam, że jakość jest świetna. One są wygodne, te rzeczy. Moje dzieci nigdy nie narzekają. Bardzo dobrze mi się piorą. Nic mi się z nimi nie dzieje. Marka Cool Club jest dostępna w Smyku, także zostawię Wam linka pod spodem, żebyście sobie mogły wejść. Nawet ostatnio moja córeczka pobrudziła się, w ogóle to był taki dzień, jagodami, bo były placki, chciałam powiedzieć, z jagodami, były pierogi z jagodami, do tego flamaster, jakaś czekolada, bo były jakieś tam jeszcze urodziny, później jeszcze ktoś rozdawał cukierki i jeszcze takie stemple, robione stemple, ale to nie był stempel jak pani daje w szkole, tylko to był taki typowy stempel starej generacji, że tak powiem, prawdziwy stempel. I sobie myślę, o matko, nie. Oprócz tego, że ona tak szybko rośnie, a ja mam coraz mniej tych ciuchów dla niej, to nie zmyje mi się to i będą plamy. No i co wtedy? Klops. No ale okazało się, że wszystko się zmyło. Wzięłam trochę wyższą temperaturę, odplamiłam.
i jest jak nowe. Zresztą w wielu tych rzeczach od moich córeczek też córka mojej przyjaciółki chodzi. No dobra, bo się rozgaduje. Mi się bardzo podoba taka sukienka. Ja w ogóle lubię coś takiego. Wiem, że to jest spotkanie się w pół drogi. Moje córeczki lubią różne rzeczy, które nie do końca ja bym za siebie założyła, ale w końcu to są ich ubrania. Myślałam sobie, że to i się spodoba im, i mi się podoba, i będzie fajnie wyglądało do rajstopek czerwonych na przykład, do rajstopek jakichś tam granatowych oczywiście, różowych, i jest ta wiewióreczka, i są kwiatuszki, i cekiny. A drugą wzięłam dla mojej córeczki starszej trochę większą, dlatego że ona jest naprawdę bardzo wysoka, jest najwyższa w klasie i pomyślałam sobie, że ta długość wtedy będzie dla niej idealna. Nie wiem jak z rękawem, wydaje mi się, że może być troszeczkę za długi, ale zobaczymy. Na pewno na długość ta sukienka jest idealna. I można bardzo fajnie też wystylizować ją do leginsów, oczywiście, bo to nie muszą być tylko rajstopy. W tym okresie, kiedy rano jest chłodno, a później się robi cieplej, to na przykład zakładam im leginsy i pod spodem jakiś t-shirt na tą sukienkę i wtedy mogą sobie zdjąć sukienkę chociażby i w tym t-shircie i leginsach, później biegać po boisku i bawić się z kolegami, z koleżankami. Świetnie to jest wykonane i nawet jak się podwinie, to będzie wyglądało bardzo dobrze. Ja zostawię Wam tam linka, bo oczywiście ja to zrobiłam online, te zakupy. Jeszcze dla mojej córeczki starszej wzięłam bluzę, ponieważ okazało się, że z dwóch bluz rozpinanych wyrosła. Bo jej wcześniej kupiłam bluzy, ale nie rozpinane, a ta rozpinana okazuje się, że jest dość mocno pożądana, szczególnie właśnie w szkole, żeby zdjąć sobie ją, odpiąć i wtedy jest jakoś tam łatwiej, te spinki nie spadają i tak dalej, i tak dalej. Zawsze bardzo cenię Cool Club za to, że zwraca uwagę na detale, a dzieci też bardzo mocno przywiązują wagę do różnych szczegółów, tak jak na przykład ten suwak z serduszkiem. Zobaczcie, jest bardzo dobrze wykonana ta bluza, no i przede wszystkim nie drapie, jest wygodna, a dla dzieci, przynajmniej moich, to jest bardzo ważne, ten design jest świetny. No i te rzeczy też się nie spierają, bo często jest taki problem, że coś się wyciera, spiera. Akurat ja nie zauważam tego u siebie. To właśnie są takie designy, jak ostatnio Wam mówiłam, że podobają się i rodzicom, i dzieciom. I ta bluza na pewno właśnie będzie się podobać i mojej córce, bo jest tutaj różowa i kwiatki, a mi dlatego, że jest dłuższa, cieplejsza, funkcjonalna, łatwa w obsłudze, bo wystarczy to rozpiąć, ma kieszenie, ma kaptur, jak coś tam będzie jej chłodno, jest granatowa, będzie pasowała do jeansów. Nawet, tak sobie myślę, czy by nie można połączyć tych dwóch wzorów? Myślę, że spokojnie. Knapa bluza, sama bym taką chciała mieć. Mojej młodszej córki nie brałam, ona ma naprawdę duże rzeczy po mojej starszej i ma dość sporo rozpinanych, akurat jeszcze na jej wiek, ale wzięłam jej taką bluzeczkę z liskiem. W bardzo ładnym kolorze, ona lubi różowy i fioletowy, to jest takie idealne połączenie. Kwiatki, cekiny, kotki uwielbia, kotki i pieski. Jestem pewna, że będzie bardzo zadowolona, bo ostatnio jej wzięłam taką spódniczkę różową z takimi cekinami, nie wiem, czy pamiętacie. Chodzi w niej praktycznie cały czas, bardzo ją lubi i nawet do tego będzie super wyglądało, do tej bluzy czy do innych spódniczek, do spodni. Chociaż spodnie muszę Wam powiedzieć, że nosi rzadko, bo ona jest taką elegantką i uwielbia spódnice, rajstopki, jakieś takie różne dziewczęce rzeczy. No więc rozumiem ją, ale też chcę, żeby było jej wygodnie, ciepło, że przede wszystkim kiedy na przykład leżakuje, żeby mogła łatwo sobie coś zdjąć, żeby nie było też tutaj z tyłu guziczka. Nie miała problemu zwyczajnie, staram się zawsze jakoś tam o tym myśleć. Ta sukienka jest naprawdę piękna. Bardzo mi się podoba, jest świetnie wykonana. Jeszcze raz Wam ją pokażę. To jest taka idealna sukienka dla dziewczynki, według mnie. Właśnie wygodna, ładna, prosta, z jakimiś tam detalami. No i taka, która podoba się rodzicom i dzieciom, ale to już Wam powiedziałam, to z 5 teraz dzisiaj w tym filmie. Przyniosłam Wam tą spódniczkę, żeby Wam pokazać. Moja córeczka wyjątkowo jej dzisiaj nie ma na sobie. Bardzo, bardzo ją lubi i cały czas nie chodzi. I uwierzcie mi, że nie chce jej zdjąć, czyli ona jest poddana różnym działaniom. Na przykład wspinaniu się na jakichś drabinkach, zjeżdżaniu ze zjeżdżalni i muszę przyznać, że bardzo dobrze się to trzyma. Bardzo dobrze, jak na taką delikatną rzecz. I chciałam zobaczyć, jak to będzie nawet do tej bluzy fajnie się prezentowało. Całkiem spoko. Do tego jakieś rajstopki w tym kolorze. I zobaczcie.
Idealnie. Ona jeszcze ma taką kurteczkę. Jej wzięłam, no bo jest różowa i błyszcząca. A co mnie najbardziej interesuje, ma tutaj polar. Kaptur i ona dość dobrze chroni ją od wiatru. Dla mojej starszej córki wzięłam wtedy, no bo musi być sprawiedliwie, taką. Ona się bardzo fajnie komponuje z leggingsami, z bluzeczką. I do tego jakiś taki dziewczęcy akcent w postaci tej spódniczki. Moja córeczka też ją bardzo lubi. I nawet do tej bluzy będzie się wyglądało ok, myślę. Kochani, ja zabieram się za skręcanie tego łóżka. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tym bardziej, że wczoraj skręciłam wieszak i pufa, więc jestem wprawiona w bojach. Jestem bardzo z siebie dumna, nie ukrywam. A tutaj chyba raczej większej filozofii nie ma. Dajcie znać, jak to jest u Was. Czy Wy ubieracie swoje dzieci? Czy pozwalacie im wyrażać siebie poprzez ubiór? Czy przygotowujecie im ubranie? Czy dziewczynki są bardziej dziewczęce? Czy wolą chodzić w spodnie? Czy chłopcy wolą na ubraniach jakieś postaci z kreskówek albo z bajek? Dajcie znać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa.